Cześć, z tej strony Zeus i zapraszam na rozkminę taktyczną, w której zobaczymy bardzo prosty execute na bombsite, a na mapie D-Cache wykonany przez Valiant, a drużyną zaskoczoną tym właśnie executem będzie dosyć wysoko w rankingu Mousesports. Zwróćmy uwagę, jak split drzwi oraz main spowodował, że dosyć prosto został zajęty bombsite A. Pierwszym zawodnikiem jest Nexa, to on jako jedyny udaje się do drzwi. Line-upuje swojego pop flasha, niestety go nie trafia, jednak miał on na celu oślepić zawodnika na catwalku bądź na shorcie. Następnie jego zadaniem jest krycie właśnie pozycji na catwalku, skąd mógłby antyterrorysta zaskoczyć terrorystów wchodzących na bombsite'a. Dosyć ciekawy rzucony molotow na samochód i to było wszystko, co wykonał w tej rundzie. Odton jako jeden z zawodników z maina pozostaje wcelowany właśnie na ewentualny push ze strony CT. Następnie line-upuje swojego smoka na forklift, rzuca jeszcze flasha na bombsite i taką typowo supportową rolą pomaga w zwycięstwie tej rundy, a następnie wychyla się na forklift, gdzie próbuje zdobyć informacje na temat kolejnych CT odbijających bombsite, rzucając wcześniej mołotowa lądującego na kładzie. Kolejny zawodnik to Espiranto. Jego zadaniem głównie w tej rundzie jest pozycja lurkera. Rzuca smoka, który miałby odciąć wizję właśnie za BS-em, za czerwoną. Następnie udaje się do garażu i stamtąd próbuje zajść zawodników CT odbijających bombsite A. Hunter jako typowy entry ze strony Valiant udaje się jako pierwszy do maina i tam wyczekuje ewentualnego pushy ze strony CT. Następnie ustawia się pod flasha oślepiającego zawodnika na forklifcie oraz wybiega celowany bezpośrednio w bombsite. Odwraca się jeszcze od flasha rzucanego przez kolegę i tak naprawdę sprawdza cały bombsite. Kolejny zawodnik to Letni. To on podąża tuż za Hunterem, a w momencie, gdy znajduje się w mainie, jest jako jedyny odwrócony od flasha, który mógłby zostać rzucony przez CT w celu sprawdzenia maina. Następnie ustawia się pod smoke, odcinającego wizję pomiędzy czerwoną a forkliftem i wbiega tuż za Hunterem w celu ewentualnego refraga, rzucając wcześniej mołotowa lądującego na kładzie. Jednym z aspektów, które spowodowały bardzo łatwą rundę dla Valiant, było słabe fundusze po stronie Mousesports, a także flash rzucony w maina, który niestety nie doleciał, odbił się od garażowych drzwi i nie wpadł bezpośrednio do maina, przez co nie sprawił kompletnie zakłopotania po stronie Valiant. Brak odcięcia smokiem lewej strony BS-a oraz odizolowanie właściwie Oscara oraz Sanego od siebie na bombsite A ułatwiły zawodnikom terrorystom wejście na ten bombsite i tak naprawdę skarcenie ustawienia zawodników CT. To było wszystko. Dzięki za obejrzenie materiału i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!